Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Center 2019. Na rejonach widzicie Felsblum. Oczywiście nagrywam go dzień prędzej, bo jest poniedziałek, pierwsza, czyli no, 13.12. Dzisiaj wolno od robotki, co wziąłem, nie chciało mi się iść. I dlatego mam czas, żeby sobie odcinek nagrać. A w dzisiejszym odcinku będziemy mucić no, rzepak na nowym polu. A ja nie mam kasy, żeby przecież naprawić. A, chyba, że to taka góra jest, dlatego tak ciężko ma. Jo, to taka góra była, dlatego on tak nie chciał iść. Ja myślę, że tak z 20-30 tam zbierzemy. O, czeka, po zebraniu jest cały czas ugór. A jak? No to jak jest ugór, to jest dobrze. Bo będzie tutaj za sezon soja. A w kolejnym odcinku, bo nie wiem czy dzisiejszym mi się uda, ale jeżeli będziemy mieli czasu. Ale myślę, że w kolejnym dopiero będziemy sobie działać tutaj z tym polem. Albo nie, na wiosnę będziemy działać dopiero. Na wiosnę będziemy działać z tym polem, jak już będzie gotowe. Jak już będzie czas. Jak już będzie kasa po prostu z rzepaku i no, z pszenicy to akurat nie, bo chcę całą pszenicę zostawić, ale soja. Odcinek ze soi też na pewno chyba wpadnie. No by nie tracić czasu, żeby pojedynczo nie kosić, no to dwa naraz pola kosze. O, przejazd znowu. Można trochę tak przejechać. A tutaj jest jakaś dziura. O, dzisiaj jest w poniedziałek, także... Gitara, siema. No, a po tym odcinku idę prawie kosić na działce, także... Nie będzie mi. A jak mam wolny czas od nagrywania, no to nie gram farminga, tylko gram sobie z kuzynem w CS-a. Coraz lepiej mi idzie w CS-ka. Także to jest dobrze. Ale odcinków nie będę z tego, spokojnie. Dwie i pół tony już jest, także... Ten chyba rzepak 1.14 był. Coś takiego. No tam soja 0.95, także to tam słabo. A ja przyczepy nie mam. Mam czas na jeden specjalnie, no bo za gdzieś 2 godziny będzie padać. Plus minus. A i chcę ten rzepak skosić, bo pszenicę to mam wywalone. A i musiałem trochę sezona oszukać. A jak to zrobiłem? Po prostu wyłączyłem wilgotność roślin. Bo jakbym miał włączone, to bym nie skosił tego rzepaku wcale. Bo dzisiaj padało. Dzisiaj padało do 16 chyba 30. Oczywiście farmingu. I o 19 dziś ma zacząć znowu padać i jutro cały dzień ma padać. A zresztą, żeby nie kłamać, pokażę wam tutaj deszcz wszędzie. Poniedziałek tutaj. Dopiero we wtorek było pogoda, czyli to już jest za późno. Już chyba nic bym wtedy nie zebrał, tylko soję. Dlatego musiałem trochę tutaj oszukać grę. Musiałem wyłączyć wilgotność roślin, no, czy jakoś to się tak jakoś nazywa tam w sezonie. A dokładnie to... No, dokładnie to dobrze powiedziałem, bo wilgotność roślin to jest. A jak włączę, to patrzę, co zostaje. Włączyłem czy nie? O, nie kość, gdy reszli jestem zbyt mokry. I tego sobie to wyłączę. Wiem, że może trochę oszukałem, ale... Ale to jest... To jest trudny poziom i ja chcę tutaj zbierać wszystko. Na razie mam sezon na 3 dni, bo mi to wystarcza. Na początku, bo nie mam roboty. No, 80%, czyli gdzieś na górę się wtoczymy i będzie pełno.
Więc tego pola ma 9 ton niby. To na tym, co teraz koszę. Czyli na polu numer 26. A ty powiem wam, że ładny kawał soi będzie. No tam też nawet pasuje w miarę podozgam na soję. Na tym 25. Tylko, że 25 będzie złączony tutaj. Dobra, już nie będę go dusił, on sobie powoli dojedzie. Podjedzie. A ja na tym, a dobra. Myślę, że mam go wywalonego. No myślę, że to jest najlepsza taktyka, całe pole w koło rypać. No raz, że ta 26 w miarę będzie skoszone. I 25 to tam jakoś się skosi też. Powiem wam, że ciężko było trochę tą myśl wciągnąć na tą górę. No trochę przysłabały też kombajn. Ale daje radę. Jedzie 8, to jest dobrze. Teraz miał dużo w zbiorniku, no to się toczył 6 na godzinę. No i dobra, i lecimy po sztyjera. Odpalamy. Może uda mi się trochę wsypać jeszcze. A, 4 kilo. A o, trzeba posprzątać. A nie, ja nie będę tego decylosa sypał, tylko tu na glebę był, ale... Ja to teraz wszystko wiaderkiem zabiorę. No i gitara. O, nawet nie zabrałem. Tam jednak trochę... troszeczkę więcej było. Ale dobra. Kury tam zjedzą ze 5 kilo. To tam trochę dosypię i wtedy to do wiaderka zbiorę wszystko. Dobra, także grzejemy sobie po ten rzepak. Było zapotrzebowanie chyba wiosną. No, wiosną były na 730 za rzepak. A jak tam właśnie rzepaki stoją? 740 niby. Najwyższy ma być tutaj. Ale zobaczymy, czy tyle da. Ja się cieszę, jak staje 720. Dobra, tu trzeba wjechać i grzać pod góry. A spusta to, te w miarę sobie daje radę. Ale z pełną mógłby mieć problem. Dlatego z pełną nie będę się tu wciągnął, bo po co? To jest taka porąbana górka. Uch, nie to klikam. To jest taka górka dziwna. Na tym polu 25. Aż zresztą ją widać nawet. Ogólnie tego, że pakuję ciała, tylko tu są przed tym zasiane. Widzieliście w poprzednim odcinku, sobie kupiłem land. Ten land mnie kusi. No to trochę dużo kasy. Ale tak teraz landy będzie stopować, no bo mam tutaj nawet dużo. Teraz będzie inwestować w krowy. Będziemy powoli się zbierać, żeby krowy mieć. Dobra, i teraz jest zebrany, to teraz można kosić. No tak trochę dziwnie to będzie wyglądać, ale to trudno. Uważam, że jest koszone. No mamy 10 minut odcinka. A ja skosiłem ile? Nic. Prawie nic nie skosiłem. O, to będzie długi odcinek ze żniw. Wapna nie wymaga? Nie, nie wymaga. Nie, to nawet... Ale dobrze. Myślałem, że 26 będzie wymagać, ale nie wymaga jednak. O, to będzie na wiosnę siania. Nie robimy podsyczniaczka, bo na co? Pierwszy raz musiałem zrobić, no wiadomo, żeby to jakoś w miarę wyglądało, tak? No a tak to lecimy sobie naokoło. Trochę powiem wam, że czasu schodzi, aby skosić tym kombajnem już. Także przydałby się powoli drugi.
Bo to teraz zbieramy kasę na kombajn, a w kolejnym sezonie dopiero na krowy. No bo krowy to... Mam pastwisko. Na krowy to jeszcze trochę za szybko, bo to jest 16 odcinek chyba, bo 15... Nie, 16. Tak, to jest 16 odcinek, no to trochę za szybko na krowy. Znaczy teoretycznie im szybciej, tym lepiej, tak? Ale... No wiadomo, jakaś tam kasa za mleko by wpadała. A z jesieni film pokażę wam, jak będę sprzedawał jajka. Pokażę wam sprzedaż jajek, żeby nie było. Może mam minus 250 dolarów, ale... Ale po zimie będę miał troszeczkę więcej kasy. Mam trochę i rzepaku, trochę pszenicy. Też pszenicy raz będę starał się nie sprzedawać. Konik stoi całą zimę na przyczepie. Czy zależy ile też będę miał tej pszenicy, tak? No jak będę miał, wiadomo, 50 ton, no to tam przyczepkę sobie tam sprzedam jedną, żeby mieć troszeczkę więcej kasy. Bo ja jak mam 1000 litrów chyba prawie. 300%. No nie, no ta 300 zaraz to skoczy. 80 kur już prawie. 71 kur, no to już... Jajka w miarę przybywają. Dobra, to trochę nierealnie trzeba zagrać. Włącz. Ta technika zawsze się sprawdza, pamiętaj to. Mam trochę trzeba sobie poklikać, no ale... Ale widzę, że tam chyba największą górkę już mam przekoszoną. Teraz też będą krótsze paski tutaj. A bo mi się zdaje, bo to już chyba był ostatni poprzeczniak, który zrobiłem. Bo na więcej mnie się nie opłaca kosić, no bo to bez sensu. Cieszę się, no jeszcze można zrobić, bo tak w miarę jeszcze daleko jest dojechanie, ale... Za kółko dwa już nie trzeba będzie robić. Będzie bliziutko do jeżdżenia, to... No i dobra, i skręcamy powoli. 80%. Jest ten góry trzeba spłaszczyć, tutaj trochę będzie jakoś to ładnie trzeba zrobić, bo... Bo to ja tu inaczej nie widzę. No to by za dużo czasu, zresztą zanim bym 26 skosił, potem 25. A tak jak koszę przez dwa, to tutaj trochę ubywa i tu trochę ubywa pola i to tak... Tak inaczej. No zwłaszcza, że to przez miedzę jest tylko to... I to jeszcze moją. Od razu, od początku serii trzeba robić duże landy, a nie... I tutaj duży land trzeba od razu robić, tutaj te dwa i tutaj to kiedyś kupić. Też mnie kusi land 28 pole. Bo tam chyba pszenica jest. Bynajmniej była. No jest. I że tamten land kusi, nie powiem, że nie, bo kusi. Ej, ja mam jakiś kontrakt. Aha, dobra. Kurde, zapomniałem o tym kontrakcie. Bo tak przez przypadek, teraz się miałem kontrakt i ukończony. To zapomniałem go odebrać. To jak chciałem. A, niszczenie plomy włączyć, no tak. Bo miałem wyłączone.